Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich. Ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się ostrzeżeni. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie New Age, bodajże 25 Herbie i 26 Vanishing Point, czyli nic innego niż Bumblebee i Cliffjumper dwupak. Ta-da! I tutaj kilka słów w kwestii wytłumaczenia. Oczywiście te dwie figurki w wersji złotej były już u mnie na recenzja na moim kanale jakiś czas temu, chyba rok temu czy dwa lata temu. Natomiast generalnie wtedy mówiłem, że figurki mi się bardzo podobają, są świetne, zrobiłem ich custom nawet. Jednakże od samego początku chciałem dostać wersje podstawowe, czyli żółtego i czerwonego. Natomiast przejdźmy do tego, co znajdziemy w pudełku w wersji podstawowych tych figurek. I obejrzyjmy oczywiście same pudełko. Pudełko, jak możemy zaobserwować, jest malutkie. Bardzo malutkie. Od takiej wielkości. No ale same figurki też są malutkie, więc tutaj zrobili to po kosztach. Tak wygląda od boku. Tutaj widzimy Herbiego, znaczy się tego Cliffjumpera. Cliffjumper w wersji robota. Tutaj scenka z Megatronem z kreskówki. Bumblebee. Tutaj Bumblebee. No i tak wygląda pudełko. Instrukcja. Też jest w zestawie, oczywiście. Generalnie transformacja jednej i drugiej figurki jest dokładnie taka sama, więc tutaj nie ma sensu, że tak powiem, dali dla obydwu. Nie ma sensu obydwu studiować, ale mamy taką instrukcję od Bąbelka i Cliffjumpera. Mamy tutaj od razu dwie instrukcje naraz. Takie coś. No i oczywiście akcesoria, a tych też trochę jest, bo tak. Mamy podobne też, tak jak było przy Cliffjumperze tamtym złotym, mamy generalnie takie dodatkowe płozy i one są fajne, ponieważ te płozy są magnetyczne. To oznacza, że mamy tutaj takie fajne magnesiki. Możemy je przyłożyć do kół Cliffjumpera. Ogólnie ta część jest magnetyczna. Tutaj mamy drugie. I mamy taki pyr, 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 pyr. Fajne, że to są magnesiki na płozikach. Fajnie to można odwzorować. Tą scenkę, którą miał przez jakieś 5 sekund. Skubane bardzo mocno odchodzą. O, dobra. Dodatkowo jeszcze dostaniemy bazooka dla Cliffjumpera. Wykonana z jakiegoś tam plastiku, pomalowana na srebrno. Dodatkowo pistolecik piu-piu dla Bumblebee. Jest tak malutkie, że właściwie, nie wiem, no to ma z centymetr wielkości. Następną rzeczą mamy takie coś. Oczywiście to było zamontowane w standardzie u Bumblebee'ego. Możemy sobie wymieniać, tutaj wolałem zamontować kółko, ale można też taką klapkę zamontować też do wyboru. To się tutaj... Teraz to nie chce wyjść. O, takie kółko i można zamontować sobie tą wersję. Jak kto woli. Ja osobiście wolę kółko, bo tak miał generalnie chyba bodajże w kreskówce, więc kółko mi się bardziej podoba. No i ostatnia z rzeczy to będzie plecak dla Bumblebee'ego, ale to już go sprawdzimy ewentualnie jak będzie przetransformowany. Ona też, ten plecak wchodzi w tą dziurkę tutaj. Dobrze. Oprócz akcesoriów dostaniemy też same figurki. Zobaczmy najpierw same figurki, obejrzyjmy je. I teraz jedna rzecz. Wiem, że do tej pory zazwyczaj kupowałem figurki Magic Square'a. Większość karbotów jest Magic Square'a. Jednak generalnie skłonił mnie wygląd New Age'owych figurek pojazdów. Skłonił mnie po prostu ten wygląd i dlatego wolałem te figurki. Ale oczywiście do wyboru macie również Magic Square'a. Jeżeli ktoś chce, też produkuje dobre
fajne figurki. Podoba mi się, przede wszystkim podoba mi się ta metaliczna szyba. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, niebieski metaliczny. Kółka na tych kręci się bardzo dobrze. U jednego i u drugiego. Drugi z kolei wygląda mniej więcej tak. I jak możecie zaobserwować, figurki są diabelnie malutkie. To jest naprawdę wielkość mniejsza niż Hot Wheelsy. Dla porównania, porównajmy je sobie teraz no z czymś, co generalnie już jest na rynku, żebyśmy zobaczyli, jaka jest różnica wielkościowa. Magic Square Sideswipe, Dodge Monaco, oczywiście pałowóz, Optimus Prime, no i oczywiście zostaje nam centymetrówka. Cm. Na 2 cm? No tak mniej więcej. Tak więc jak widzimy, mamy do czynienia z prawdziwymi kurduplami. Przejdźmy do transformacji. Jako że Cliff Jumper ma o jeden element więcej do transformacji, zacznę od niego i pokażę na przykładzie jego, jak wygląda transformacja. Natomiast Bumblebee już będzie przetransformowany, już szkoda na to tracić czasu. No i przetransformowane. Obejrzyjmy sobie z bliska poszczególne z nich, z tych figurek. Sam Bumblebee. Możemy zaobserwować, bardzo ładnie pomalowana głowa. Ogólnie ta głowa rządzi, mimo że figurka jest strasznie malutka, widać tu mój paznokieć. Jest strasznie malutka, to jednak mimo wszystko figurka rządzi, jeśli chodzi o wykonanie twarzy. Korpus. Logo nakleiłem, akurat na Cliff Jumpera nie mogłem, bo ze względu na transformację Cliff Jumper jest trochę trudniejszy, ma do naklejenia to logo. Natomiast Bumblebee miał łatwiej, bo tutaj ma jednolity kwadrat. Bardzo mi się podoba ten korpus, zwróćcie uwagę, ten korpus jest oczywiście fałszywy, on jest generalnie siedzi w Bumblebee, ale podobnie Masterpiece najnowszy Bumblebee'ego ma ten sam problem, więc tutaj fajnie to rozwiązali. W końcu nie da się zrobić tak, żeby był korpus dokładnie taki sam jak w kreskówce i jednocześnie przy tym samym był garbusem, więc tutaj akurat to całkiem fajnie rozwiązali ten problem. Dalej mamy tutaj oczywiście na szary plastik, przede wszystkim tak, to jest żółty plastik, pomalowany tutaj fragment na żółto, szary plastik, żółty plastik, pomalowany na szaro. Bardzo ładnie to wygląda. Z tyłu figurka, z boku wygląda mniej więcej tak. I najbardziej szpecącą rzeczą są właśnie te części pojazdu tutaj z tyłu. To akurat bardzo dużo ludzi szpeci, nie podoba się to ludziom. Bardzo mi się na przykład podoba, że ta kółko jest tutaj dalej jako tył, bardzo fajne. I tu mamy oczywiście kółka Bumblebee'ego, bardzo ładnie to wygląda. Cliff Jumper, dokładnie ta sama śpiewka. Jedyna różnica między Cliff Jumperem a Bumblebee'em to jest taka, że przy transformacji ma ten spoiler, który trzeba tak jeszcze wyprostować, żeby miał klatę samochodziku.
Bardzo ładnie wyglądają tutaj te stopy, wszystko poza tą tylnią częścią i nawet na zdjęciach promocyjnych też robią, żeby nie pokazywać tego. Mnie osobiście te stopy nie przeszkadzają, ponieważ no, jest stabilny w każdej pozycji, ale no, mogą niektórym osobom przeszkadzać. Mnie na przykład bardzo się podoba też również głowa, zwróćcie uwagę, jak bardzo ładnie wygląda głowa. I mimo, że ma taką małą wielkość, że ciężko ją nawet obracać, to i tak wygląda moim zdaniem miodzio. Tutaj dalej to reszta to już są szare plastiki. Tył. No tył też ma to kółko, więc... No i te stopy. Tak mniej więcej wygląda. Przejdźmy do artykulacji tych kurdupli, bo faktycznie tutaj miażdżą i to naprawdę bardzo mocno. Wyobraźmy sobie, że figurka jest generalnie około 5 cm, a artykulacja rządzi. Najpierw głowa. Głowa jest, jak możemy zaobserwować, na stawie kulkowym, co daje nam przyzwoite odgięcie do góry. Możemy zaobserwować, że naprawdę odgięcie do góry jest bardzo duże. No i ponieważ jest to staw kulkowy, to 360 bez problemu zrobi. Do dołu nie za bardzo. Ręce na stawach kulkowych, czyli tyle bez problemu, korzystając ze stawu od transformacji, bez problemu wyciągnie. Dodatkowo 360 zrobi. Ręce w łokciach 90 stopni, niestety nie ma podwójnych stawów, smuteczek, ale obrót już ma. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj dłoń i dłoń jest na stawie kulkowym, czyli nie tylko tak potrafi zrobić, ale również jest obracana. Talia. Talia to obracana 360 stopni, a do tego ma podwójny upcrunch, bo jeden upcrunch ma tutaj, to jest właściwie staw od transformacji, ale sprawdza się jako upcrunch, i drugi upcrunch ma tutaj. Dzięki czemu może się tak zawinąć. Oczywiście obydwa stawy pomagają też przy transformacji, uczestniczą, więc no ma upcruncha i to bez, i to bardzo dużego, więc może również tworzyć różnego rodzaju bardzo fajne pozycje niedostępne dla większości postaci. Dalej, mamy tutaj nogi. Nogi na stawach kulkowych, czyli rozkrok poradzi sobie. Tyle do przodu, tyle do tyłu, standardowo. Dodatkowo ma tutaj staw obrotowy, grzybkowy, czyli jeszcze tak obróci nogą. W kolanie. I tutaj generalnie w kolanie jest pierwszy drobny zgrzyt tej figurki. Kolana ma, niestety tu jest część od transformacji, więc kolano może zgiąć mniej więcej tyle. Natomiast jeżeli nie będzie nam to przeszkadzało i obrócimy tak, to kolano ma już może zgiąć dużo, dużo więcej. Po prostu ten element wchodzi tutaj w transformację, więc... Jeżeli to akurat przemilczymy, że jest z boku, no to faktycznie może zrobić nawet 90 stopni. Jeżeli nie potrzebujemy, to możemy to z powrotem tam zamknąć. Stopa jest na stawie kulkowym, więc tyle do góry, tyle do dołu. No i staw kostkowy tutaj ma bez problemu. Nawet staw od transformacji się tutaj też udziela, więc jeżeli trzeba jakieś zrobić bardziej ciekawe pozycje, to jak najbardziej możemy to zrobić. Stawmy. Jak widzimy, stabilność jest bardzo, bardzo dobra. Porównajmy figurki jeszcze z tym, co mamy dostępnego obecnie na rynku. I tak, New Age Power Glide, New Age Optimus Prime, Magic Square Wind Charger, Magic Square Gears, Magic Square Ironhide, Magic Square Jazz, a właściwie tam nie pamiętam, Blues, czy jakoś inaczej, mniejsza o to. Mniej więcej tak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o skalę tego Cliff Jumpera i Bumblebee'ego, moim zdaniem wygląda spoko, ale jeszcze centymetrówka musi tutaj też wziąć swój udział. Jak widzimy, figurki mają około 6 cm w porywach, czyli generalnie są bardzo, bardzo malutkie. No to teraz obrotowy talerz i ostateczne podsumowanie.
na ostateczne podsumowanie. Jeśli chodzi o te figurki, daję im ostatecznie 10 na 10, ponieważ uwielbiam te figurki. Ja wiem, że niektórym może akurat przeszkadzać ta tylnia część stóp. Mi się ona podoba, bo akurat ułatwia Arpia stabilność, chociaż faktycznie może komuś przeszkadzać. Natomiast, biorąc pod uwagę wielkość 5-6 cm, przy takiej wielkości byli w stanie zachować artykulację, no której nawet Masterpiece miałby problem, żeby sprostać. Dodatkowo przy okazji jeszcze wygląd, który moim zdaniem wygląda bardzo, bardzo dobrze. Dodatkowo jeszcze przy okazji, no generalnie mamy bardzo fajne dwie figurki na raz w zestawie, co też się bardzo liczy, ponieważ od razu kupujecie dwie figurki tak, jak ich potrzebujecie do zebrania kolekcji, a nie jakieś dodatkowe zestawy, jakieś dziwne hubcapy i te inne tego typu dodatkowe przemalowania. Jakość materiałów jest bardzo dobra, chociaż mogłaby być miejscami trochę bardziej ścisła. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że figurka jest tak mała, że łokcie już nie dało rady tutaj wbić pina w łokciach, więc one mogą chodzić troszeczkę luźniej. Nie jest to, że tak powiem, luźność, która by pozwalała, nie pozwalała utrzymać broni. Jednak no musimy się liczyć z tym, że czasami może to troszeczkę luźniej chodzić. Natomiast tak jak mówię, broni nie będzie przeszkadzało i bez problemu broń będzie mógł trzymać w rękach. Zarówno jeden, jak i drugi. Jednak fakt, że udało się takie coś zrobić przy tak niskiej skali, malutkiej, jest dla mnie po prostu efektem wow. To by było na tyle, jeśli chodzi o mnie. 10 na 10 te figurki mają, ponieważ uwielbiam je. A co wy sądzicie o tego typu figurkach? Czy chcielibyście mieć takiego Bumblebee'ego i Cliffjumpera? Jeżeli tak, link oczywiście do figurek będzie podany w opisie pod filmikiem. Dodatkowo dajcie mi znać, jeżeli wam się podobało, lajka, subika, jakiś komentarz, chętnie odpowiem na wasze komentarze. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, pa!